Szanowni Państwo, z okazji Dnia Seniora pragniemy z ogromnym szacunkiem pochylić się głowy przed szacownym pokoleniem najstarszych mieszkańców gminy Czarków. To szczególny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, wartości i wiedzy, z którą mogą czerpać młodsze pokolenia. To seniorzy są bowiem źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Razem dla Czajkowa, paniami z kół gospodyń wiejskich oraz sołtysami naszej gminy postanowiliśmy się spotkać dzisiaj z Państwem, aby usiąść przy wspólnym stole, śpiewać i bawić się, jak na czas poprzedzający Adwent przystało. Dzisiejsza uroczystość ma wymiar wyjątkowy, ponieważ są z nami goście niezwykli, seniorzy. Wśród seniorów naszej gminy są osoby szczególne, które 50 lat temu powiedziały sakramentalne tak i w tym postanowieniu wytrwały do dnia dzisiejszego. To zawsze wspólne zrozumienie. Trzeba ulegnąć jeden drugiemu. No trzeba iść na kompromis, bo w życiu bywa różnie. Raz jest źle, raz jest dobrze, ale umowy się podpisuje na dobre i na złe. Także trzeba wszystko wybaczyć, no miłość wszystko wybacza. I to można przeżyć. Po prostu spokojnie, żeby bez nerwów, jeden z drugim, jeden drugiego musi zrozumieć, wybaczyć, przebaczyć. No i no to chodźcie. I wspólnie chować dzieci. I no po dzieci prostu. To już mamy wychowane, bo to w starszym wieku są. A teraz tylko na, czekamy na wnuków, też mamy jeszcze na prawnuki byśmy poczekali. Trudno jest tak długo być ze sobą, no ale jakoś no, trzeba wytrzymywać po prostu. Jedno drugiemu musi jakoś pomóc. No i ustępstwa i czasem są chwile złe i są lepsze. To różnie to bywa. Żona mówi, że więcej złych, ja mówię, że dobrych. Nie. Jakie najpiękniejsze wspomnienia z tych 50? To było piękne dla mnie. Jak dzieci miałam 5. Jak urodziłam. Urodziłam. To naprawdę, że dla mnie było no coś to pięknego. Niech żyją, żyją nam jeszcze raz.